Młodzi szachiści z województw lubelskiego i podlaskiego brali udział w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Trzydniowy turniej zorganizowany przez Lubelski Związek Szachowy oraz Łukowskie Stowarzyszenie Szachistów Szachpol był jednocześnie imprezą inaugurującą trzeci Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ziemi Łukowskiej. Do udziału zgłosiło się 69 zawodników, dziewczynek i chłopców. Są to roczniki, może tak, dzieci, które mają 8, 9 i 10 lat. Także bardzo młodzi zawodnicy, przed którymi właściwie jeszcze jest cała kariera szachowa. Ja gram gdzieś 5 lat. Ja od 6 lat. Ja od 4. Jest bardzo fajnie, jest miła atmosfera. Przede wszystkim można dobrze pograć w szachy i fajni przeciwnicy i można poznać nowych kolegów. Najczęściej w tej chwili jest, że gdzieś ta pasja jest zaszczepiona w domu. Część szkół także prowadzi zajęcia. W tej chwili coraz więcej, gdyż jest wdrażany także projekt Szachy w Szkole. Szkoły mogą przystępować do tego i wtedy prowadzą zajęcia w ramach normalnych godzin szkolnych, zajęcia szachowe. I te dzieci, które są zainteresowane, zaczynają grać zawodniczo, a później idą dalej i osiągają oczywiście efekty także zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. A kto Was nauczył gry w szachy? Trenerowie, tak. Mnie dziadek. Mnie trener Mikołaj Bura. Dlaczego gracie właśnie w szachy? Uczą nas lepiej być z matematyki. I matematyka też pomaga w szachach. Jest przede wszystkim fajnie, można pograć trochę, się wyjeżdża na różne turnieje i ogólnie fajnie jest. No w takim wieku to bez rodziców praktycznie nie da się tego sportu uprawiać, z tego względu, że większość zawodów jest wyjazdowe, muszą dzieci jechać z opiekunami, w związku z tym tutaj rola rodziców jest bardzo duża i właściwie im należy się całe tutaj podziękowanie za to, że te dzieci chcą grać w szachy i dzięki temu mogą się rozwijać, także doskonalić swoje umiejętności. Szachy, co już stwierdzono naukowo, powodują bardzo duży przyrost inteligencji, rozwój inteligencji, zwłaszcza w zakresie wyobraźni przestrzennej, zdolności matematycznych, przyrodniczych. Widać już tych zawodników, którzy osiągają już na międzywojewódzkich turniejach te dobre efekty, czyli zajmują pierwsze miejsca czołowe, no to są tacy, którzy przyszłościowo mają oczywiście szansę zaistnieć w Mistrzostwach Polski. Współorganizatora mistrzostw, czyli Łukowskie Stowarzyszenie Szachistów Szachpol, reprezentował na turnieju 9-letni Filip Sienkiewicz. Na turniejach grałem od roku. W grudniu zacząłem jeździć. Tam w Terespolu to był mój pierwszy puchar zdobyty na Grand Prix Terespola i pierwsze miejsce zajęłem. Jesteśmy z Konstantynowa i u nas tak bardzo słabo to. Ani w szkole nie ma żadnego programu, ani zajęć kółka. Jeździmy raz w tygodniu do Sarnak. Pozdrawiamy pana Wojtka Szymańskiego, który tam prowadzi takie zajęcia z tym. Syn gdzieś tam nauczył się ode mnie grać, ale tak wyniki były niezłe i tak chcemy, żeby się rozwijał, tylko nie bardzo mamy warunki w Konstantynowie, bo tak jak wspomniałem, już kulawo bardzo. Może władze oglądają to troszeczkę, coś pomyślą w tym kierunku, żeby coś pomóc trochę, żeby ta młodzież miała jakąś, czy ta młodzież, czy dzieci, zajęcia takie trochę poza komputerem i telewizorem. Kto dzisiaj jest lepszy w szachach, ty czy tata? Ja. Bezdyskusyjnie syn jest lepszy. A co ci się podoba takiego w tych szachach? Dlaczego lubisz w nie grać? No bo sporty fizyczne nie za bardzo lubię, jak coś to piłkę nożną i wolę szachy, sporty umysłowe bardziej. Natomiast już 21 września w ramach trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Ziemi Łukowskiej odbędą się Mistrzostwa Łukowa w szachach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.